Dzień dobry Państwu. Niedziela, 23 sierpnia 2020 roku Pańskiego. Proszę Państwa, pomyślałem sobie, że trzeba coś takiego nagrywać, pokazywać, dokumentować. Trzeba. Bo to być może za jakiś czas zaprocentuje czymś właściwym. Jak ja tu kiedyś powiedziałem, że kłamstwa są jak karta kredytowa, gdzie zapłaci się za nie bardzo dużo w przyszłości, a prawda jest pewnego rodzaju lokatą, którą chcą wszyscy zniszczyć, ukraść, zakopać, a wręcz przedawnić. Prawda ma się przedawnić, prawda ma nie istnieć, prawda ma zostać wyeliminowana z przestrzeni publicznej. Ludzie mają przestać czuć, myśleć, przestać być ludźmi, mają być tylko i wyłącznie trybikami systemu, którzy walcząc o przetrwanie, o środki finansowe, które są de facto jakąś iluzją odzwierciedlenia rzeczywistości, ponieważ można naprawdę zacharować się na śmierć, pracując ciężko i tworząc dobre rzeczy i z tego nie mieć nic, a ktoś, kto jest u szczytu władzy lub ma odpowiednie koneksje, powiązania, nie robiąc nic, potrafi kształtować i deprecjonować ludzi, którzy są, że tak powiem, ludźmi chodzącymi twardo po ziemi, nie dającymi się manipulować, pokazującymi prawdę. Proszę Państwa, każdy z nas, każdy, ale to każdy, może sprawdzić oszustwo takiego prostej rzeczy jak dwutlenek węgla. Wystarczy ocet, wystarczy trochę sody, żeby pokazać, że dwutlenek węgla jako gaz cięższy od powietrza zejdzie na dół do biomasy, do tych wszystkich traw, do wszystkiego co zielone, co potrzebuje przetworzyć dwutlenek węgla na węgiel, który jest budulcem roślin i na tlen, który potrzebujemy oddychać. Ktoś, kto mówi, że unosi się ten dwutlenek węgla gdzieś na górę, tworząc efekt cieplarniany i przez to musimy mieć limity na CO2, jest to po prostu tak wielkim oszustwem, jak oszustwo, które dzisiaj spowodowało to, że realnie dwutlenkiem węgla ludzi się dusi. Dwutlenek węgla nie jest czadem, czyli nie jest to wzór chemiczny CO, który wiąże hemoglobinę i powodując po prostu urazy w mózgu. Dwutlenek węgla jest gazem, który na przykład może spowodować śmierć łóżeczkową niemowlaka ze względu na zbyt troskliwą babcię, mamusię lub tatusia, który dokładnie owinie dzieciątko tak, że nie ma przewiewu. Oddychając będzie cały czas się podnosił poziom dwutlenku węgla w łóżeczku, powodując śmierć takiego dziecka. Dzisiaj mamy bardzo wielu zamaskowanych ludzi, którzy są degustatorami dwutlenku węgla ze względu na to, że wydychając powietrze niestety wciągają z powrotem ten dwutlenek węgla, który powinien być wydalony na zewnątrz. No ale w związku z tym, że zaplanowano pandemię na jesień, więc musi być jakaś konsekwencja tego zaplanowania, dlatego też trzeba koniecznie zrobić reżim w eksterytorialnych marketach, zwłaszcza zachodnich, Memle, Obi, Castorama i tak dalej, żeby tam po prostu postawić odpowiedniego gestapowca, który będzie upominał każdą osobę bez maski, że na terenie prywatnym tego sklepu, na terenie prywatnym powtarzam, jest obowiązek noszenia maski, ponieważ ona podobno coś daje
A sami dobrze wiemy, co słyszeliśmy na początku, jakie były słowa ministra Szumowskiego. Reżim ma się w najlepsze. Można powiedzieć, że pandemia jest przymusowa poprzez sankcje i różnego rodzaju ograniczenia wolności. Wiadomo, że ci, którzy mają media w garści, obserwują, piszą odpowiednie raporty. Na pewno liczą tych ludzi, którzy są, że tak powiem, ślepo posłuszni. Liczą też tych, którzy się stawiają temu systemowi. My wszyscy jesteśmy chyba policzeni, bo dzisiaj są takie możliwości. Billa Gatesa, który po prostu ma swoje gogle. Tam już odpowiednio kształtuje się wszystkie te dane z rynku o ludziach, co ludzie chcą, czego ludzie nie chcą. No to się im to daje, co chcą, no więc tworzy się wirtualny świat, a od rzeczywistości to wszystko odstaje i to bardzo. A co ja chciałem dokładnie powiedzieć przez to? Proszę Państwa, konsekwencja działań, konsekwencja trwania przy byciu człowiekiem jest czasami bolesna, ponieważ jest niezrozumiana przez środowisko, niezrozumiana przez innych ludzi, niezrozumiana przez wielu, którzy, można powiedzieć, zakotwiczyli w jakiejś otchłani nicości, przy jakiejś budżetówce, czy przy jakimś innym miejscu, gdzie po prostu wydaje im się, że mają spokojny kąt, gdzie jakoś tam przetrwają sobie, wiadomo, z miesiąca na miesiąc, mają swoje dochody stałe, mogą wszystko robić, no i lepiej, że tak powiem, nie narażać się i zacząć czcić Bożka, święto spokoja. Noszą też maski, pokazując swoją bezradność albo brak samodzielnego myślenia, szkodząc sobie, swojemu zdrowiu, tylko przez to, że media robią totalną sieczkę z mózgów. Chciałem zauważyć, że po przeczytaniu artykułu na Onecie, że w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jest dramatyczna sytuacja, pojechałem tam osobiście i dowiedziałem się, że się tam właściwie nic kompletnie nie dzieje. Ale jeszcze to dokładnie sprawdzę. Nie było tam żadnych oznak paniki czy jakiegoś problemu. W każdym razie stoi i straszy namiot wojskowy. Proszę Państwa, niektórzy zauważają to dziś, co się dzieje, że właściwie jak się rozglądnąć i przyjrzeć dokładnie, co się dzieje dookoła nas, to właściwie nikt nie umarł. Nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Umierają ludzie tak, jak umierali zazwyczaj. Ktoś, kto miał problemy z sercem, może i umarł na zawał. Ktoś, kto miał jakieś tam inne niedogodności, no cóż, zdarzają się różne przypadki. Tylko że dzisiaj się dopisuje specjalnie właśnie ten COVID-19. To wszystko jest jakimś totalnym absurdem, że wierzymy, albo nie, bo ja nie wierzę, ale gro ludzi wierzy w te różnego rodzaju strefy czerwone, takie, siakie i owakie, tam gdzie są jakieś ogniska czegoś, jakiejś pandemii, jak okazuje się, że tak naprawdę w poszukiwaniu COVID-u, dając ogłoszenie, zadzwonił do mnie górnik ze Śląska, gdzie powiedział, że zdiagnozowali u niego COVID, on ma żonę w ciąży w domu i starszą teściową i został odesłany do domu. Z tym COVID-em właśnie. Proszę Państwa, COVID bezobjawowy, jakiś totalny absurd. Ja nie wiem, jak można w takie rzeczy wierzyć. Ale widzę, że można. A dlaczego tak myślę? Proszę Państwa, apelowałem już dawno, dawno temu, od czasu, kiedy poczułem, jakim przekaźnikiem potrafi być medialny walec, gdzie taki człowiek jak ja, który publikował dawno temu, bo to od 2012 roku się właściwie zaczęło, kiedy zobaczyłem, na czym polega stanowienie prawa i to, jak wszystko uderzyło firmę, którą prowadziłem, jak można zmanipulować wyroki. I tutaj chciałem nawiązać do tego, że konsekwencją wyroku z Krakowa, gdzie
ustanawia się umowę notarialną pożyczki bez mojego podpisu za ważną na podstawie oszczerstw. No jeżeli, proszę Państwa, że tak powiem, pan nam panujący Duda twierdzi, że wzorem demokracji jest USA, a tam obowiązuje prawo precedensu, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami, panie prezydencie Duda, panie Morawiecki i wszyscy tam na górze będący, ponieważ to wy po prostu pokazujecie, że można w Polsce pisać odwołania przeróżnego rodzaju do najwyższych władz, a sądy i tak zrobią swoje. No więc liczmy się z tym, że ja też tam napisałem odpowiednie pismo, panie Duda i panie Morawiecki. W końcu nie na darmo przekaźnik napisał, że jestem ruskim agentem, który wysadzał pomniki UPA i bandery na Ukrainie. Uważam, że w niektórych środowiskach jest wręcz chwalebne, ale to temat na inną rozmowę. W każdym bądź razie opisano mnie na całym świecie właściwie tak jak ten COVID. Jeżeli się coś powtarza cały czas na przekaźniku to samo, to znaczy, że tak musi być, więc notabene utwierdziliście opinię publiczną, że jestem ruskim agentem. Jestem do tego stopnia groźnym ruskim agentem, że napisałem, że mam umowę z panem Donaldem Tuskiem, gdzie zabezpieczeniem pożyczki jest terytorium Polski. No i to zabezpieczenie musi zostać w jakikolwiek sposób zrealizowane przeze mnie i przez moich mocodawców, prawda? Mówię to też w kwestii o Białorusi, gdzie pokazuje się, że no, nasz rząd jak najbardziej wspiera Białoruś, to znaczy w sensie tych tam ludzi zbuntowanych, którzy są odpowiednio zasponsorowani, żeby po prostu obalić prezydenta, który został wybrany w demokratycznych wyborach, który jest traktowany w mediach jako jakiś tyran, jako jakiś najgorszy gospodarz w tym państwie. Tylko jakoś media pomijają, żeby pokazać, jak wyglądają sklepy na Białorusi, jak wygląda tam przemysł, jak wygląda rolnictwo i jakie mają zakłady produkujące na przykład najlepsze ciągniki na świecie. Ale to jest pominąwszy. Łukaszenka jest tyranem, koniec, kropka i tak w mediach ma iść i nie ma z tym żadnej dyskusji. Ja jako Polak mogę powiedzieć jedno, że nie zgadzam się z decyzją rządu i uważam, że źle czynią i nie powinni się wtrącać w te sprawy, ponieważ to nie jest nasz biznes, żebyśmy tam wchodzili. To jest chyba biznes osobisty pana Morawieckiego, który tam by najchętniej też JP Morgan widział w Mińsku jako wybawiciela w tym, no dla narodu białoruskiego. Białorusini może nie mają też pojęcia, w czym uczestniczą, bo o ile Białorusinów Łukaszenka nie ubrał w maski, o tyle nasz rząd ubrał wszystkich w maski, dalej ciągnie ten absurd. Kolejny minister, który jest wybrany, po prostu widać, że permanentnie chyba będziemy mieli tego COVID-a, który jest tylko i wyłącznie jakimś medialnym oszustwem, który powoduje, jak ja to nazywam, mediogłowie, totalne mediogłowie. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby o tym mówić, bo to są fakty. To są fakty, które ja uważam, że należy o tym mówić cały czas, żeby po prostu uderzyć całą siłą w to, wszystkimi siłami w ten cały punkt ciężkości, którym jest właśnie medialna szatkownica dla rozumów, bo nic innego tutaj nie przychodzi mi do głowy. Nie chciałbym, żeby mnie nurt idiotyzmu globalnego pociągnął gdzieś dalej. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Jak jest powiązany system związany z tak zwanym układem prawniczym? Jeżeli ja pisałem do różnych kancelarii, nawet do świętej pamięci Hambury pisałem pana, który chwalił się tam na swoich stronach, że to jest bardzo tam uczciwy prawnik i tak dalej. Prawników nie interesuje prawda tak naprawdę. Ja można powiedzieć, będąc osobą, która postawiła Michnika przed w sądzie na sali jako osobę oskarżoną, razem z jego
adiutantem Czuchnowskim, no to można by powiedzieć, stała się rzecz taka, że jestem niepoprawny wręcz politycznie i że właściwie to ja zrobiłem straszny czyn, podnosząc rękę na legendę Solidarności, na kogoś, kto jest, że tak powiem, też architektem tych zmian ustrojowych, które doprowadziły właśnie do tego, co mamy dzisiaj w Polsce, że nie można normalnie funkcjonować, jeżeli się nie wejdzie w jakieś dziwne układy, które są kontrolowane przez tych właśnie słusznych oficerów, którzy tutaj trzymają się już od dawien dawna, jak i też funkcjonariuszy różnej administracji, zwłaszcza patrząc przez pryzmat ZUS-u, który po prostu wprost powiedział, że czekają na mój zgon, więc to jest oczywista sprawa, że to ZUS zabija bardziej niż jakikolwiek COVID czy tam cokolwiek innego, proszę Państwa. Więc z takich zeznań ruskiego agenta, który po prostu ma problemy, czasami miałem problemy wręcz egzystencjalne, żeby przeżyć, no bo wiadomo, że czasami ktoś tam, nawet nie wiem, czy to tak wygląda do końca, ale mam takie podejrzenia, że czasami jak człowiek już miał przyjść do pracy gdzieś, to potem się okazywało, że pracodawca woli kompetentnego pracownika trochę mniej. Chociaż znajdowałem pracodawców, którzy byli całkiem w porządku. Teraz na przykład mam super pracodawcę, który no niestety jest też ofiarą tego całego medialnego COVID-u, ze względu na to, że no niestety przez to, że sklepy i sieci, które wspaniałe te nasze produkty naturalne, które sprzedawała, że tak powiem, oleje przeróżnego rodzaju naturalne kosmetyki, no niestety ograniczyła się ilość tych wszystkich sklepów, no bo jak była okres kwarantanny, no to wszystko to zostało pozamykane, więc de facto te koła ratunkowe to nie do końca, tak powiem, pomogły. No i są pewnego rodzaju ograniczenia teraz kadrowe, no i ja będę musiał znowu czegoś poszukać i z kimś coś budować, a wolę budować kapitał z kimś, kto traktuje ludzi jak partnera w interesach, a nie na zasadzie jakiegoś, nie wiem, osoby, która coś żąda w drugą stronę, czy no po prostu szef, pracownik, układ powinien być jasny. Budujemy coś razem. Jeżeli nie budujemy, no to wtedy jest trochę gorzej, bo to w tym momencie wygląda, że jest szef i niewolnik, a to chyba nie o to do końca chodzi. Proszę Państwa, jestem, że tak powiem, stworzony do tworzenia czegoś, a nie do takiego po prostu, no jak to się mówi, żebym tylko coś robił jak taki trybik w maszynie. Chociaż różnie bywało, no bo to różnie się to wszystko kształtowało. Także ja mogę tylko jedynie powiedzieć jedną rzecz. Na prawnika nawet nie zebrałem odpowiedniej ilości środków. Niestety nie udało się. De facto ta zbiórka cały czas jest na pomagam.pl, ale właściwie nie liczę za bardzo na rodaków, którzy by chcieli wspomóc, bo najbardziej ofiarni są rodacy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie odpowiednio pan Jerzy robi tą zbiórkę, no i wtedy wychodzą wszyscy z puszkami i zbierają na słuszną sprawę, na nasze szpitale, na to, żeby pomóc. Z tym, że no, chciałem zauważyć, że dzisiaj szpitale nie działają, to w ogóle jest jakimś matrixem. Marcin Bustowski, który miał poparzone nogi gliwosatem, dostał, dzisiaj ma poparzone nogi, dostał termin na grudzień. Ja do dzisiaj nie dostałem terminu w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie, więc zobaczymy, co będzie. Na razie się leczę sam i no, nawet się lepiej czuję, proszę Państwa, że się chyba leczę sam. Zresztą polecam na oczyszczanie organizmu taki środek Delvita, ale to na inny odcinek sobie to zostawię. W każdym bądź razie chcę powiedzieć jedno. Jeżeli Gazeta Wyborcza, jej świadkowie podchodzą do tematu, że ja jednak jestem tym ruskim agentem, ponieważ pisanie o faktach historycznych i o tej prawdziwości rzeczywistości jest aktem antysemickim i doszukuje się w moich wpisach jakiegoś antysemityzmu, gdzie ja po prostu tylko piszę o faktach, no to w tym momencie pisanie, że jestem antysemitą i dlatego ruskim agentem,
ma się nijak do tego, że gdzieś można znaleźć w internecie informację, że matka Putina była Żydówką. To jest bardzo ciekawe. Według mnie to jest wręcz niemożliwe, żeby któryś z agentów był antysemitą. No ale jeżeli ja jestem w ogóle ruskim agentem, no to tak może ja powinienem na koniec powiedzieć: Władimir Władimirowicz Putin, gdzie moje dzięki? Ja nie połucił ani jednej kopiejki, da? Bo tak myślę, no. Tutaj to jest dla mnie chore, no. Tak to wygląda, no. Ja jako agent powinienem chociaż mieć na jakiś poświęcający się i zadający sobie wiele trudu w tym, żeby w ogóle negować ten cały COVID, którego nie mogę znaleźć żadnej ofiary już od paru miesięcy, no to też pewnie jestem agentem, który po prostu chce zamieszać ludziom w głowach, no bo przecież ludzie dobrze widzą ten cały wirus i jest się czego bać, proszę Państwa. A zwłaszcza chodzi o dystans społeczny, żeby czasem za blisko kogoś nie być, żebyśmy się nie mogli spotykać, no bo wszystko musi być kontrolowane w tych wszystkich różnego rodzaju Skype'ach, komunikatorach, messengerach i przeróżnych innych komunikatorach, o telefonach nie wspomnę, gdzie się okazuje, że telefony moje były podsłuchiwane od 2014 roku do 2016, to przez 2 lata. Proszę Państwa, no i przez 2 lata wyszło na to, że agenci, którzy przyjechali mnie odwiedzić o 6 rano, no byli święcie przekonani, że znajdą u mnie broń, ponieważ miałem być osobą, która po prostu handluje bronią z Czech. Miałem być hurtownikiem chyba tej broni. No, miałem też jako absolwent AGH, bardzo porządnej uczelni na AGH-u, która po prostu ma patrona Stanisława Staszica, który jako Stanisław Staszic no, pisał bardzo wiele różnych praw Polakom, zwłaszcza przestrogi dla Polski. Zastanawiam się, czy dzisiaj studenci AGH mają wiedzę o tym, co pisał i co tworzył Stanisław Staszic. Więc myślę, że odsyłam do lektury Przestrogi dla Polski. No więc ja jako taki ten właśnie absolwent najprawdopodobniej tworzę też bomby. No i że zamierzam tymi bombami przy pomocy odpowiednich środków i ludzi, którymi współpracuję, no wysadzać pojazdy opancerzone NATO na Mazurach. No i w tym momencie było bezsprzeczne, że sąd się przyznał, że jednak pojazdy NATO na Mazurach stoją, bo ja do tego całkowitego przekonania nie miałem. Zresztą o wielu rzeczach się dowiedziałem z tej publikacji, co znaczy z tej odpowiedzi od sądu, dlatego to jest bardzo ciekawe i intrygujące dla mnie, po co oni mi to napisali. Jeszcze jedna rzecz. Polecam taki materiał zrobiony przez mojego serdecznego kolegę Marka z programu 7. Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko Tobie. Ja mam nadzieję, że to, co teraz powiedziałem, może komuś otworzy oczy, w jakiej rzeczywistości jest, że nie ma znaczenia po prostu, co robimy, jak robimy, zawsze można przyszyć i uszyć jakieś fakty medialne. Fakt medialny, ten geremkowski fakt medialny, który pozostał rozpoznany w 1989 roku, bo o nim sam Geremek mówił, że fakt medialny to jest taki fakt, który idzie w media, no ale wiadomo, że jest to bzdura i trzeba go ewentualnie potem zdementować albo i nie, no to widać z tego, że fakt medialny o tym, że ja jestem ruskim agentem, ma pozostać w przestrzeni publicznej, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Że jak ktoś sobie wpisze Sławomir Marczewski w Google i ruski agent, no to mu wyjdzie, i to w różnych językach, no to mu wyjdzie, że rzeczywiście jestem takim niebezpiecznym człowiekiem, który no właściwie złożył nawet stosowne pismo o to, że terytorium Polski jest moje, no i wszystkie te działania dotyczące eksterytorialności wszystkich tych okupacyjnych firm, jak OBI, Castorama czy tam inne, no właściwie są bezprzedmiotowe, no bo cóż, ja w dalszym ciągu nie mam rozpoznania, a ludzi myślę, że się znajdzie też kupa, którzy po prostu idąc systemowym tropem stwierdzą, że rzeczywiście chłop ma rację, no bo tu nie o to chodzi, że ta Polska ma być tylko moja, ale tych wszystkich ludzi, którzy mają dobrą wolę i którzy chcą być gospodarzami tu.
tu na terytorium obszaru Polski, żeby się tu czuć w miarę osobami, które mają wpływ na to, że mamy na przykład spalany własny węgiel w technologii bezsmogowej, o której nieraz mówiłem, że możemy się leczyć różnego rodzaju nowotwory, które powstają w człowieku, możemy leczyć naszymi suplementami diety i że mamy świetną bazę, jeżeli chodzi o tworzenie zdrowego jedzenia, czy tam zdrowych kosmetyków bez konserwantów. No ale to jest temat taki, że no ja teraz robię oczywiście kryptoreklamę, no bo przecież nie wolno mówić o czymś, co się sprzedaje. Na reklamę mają tylko licencje korporacji. Proszę Państwa, no żeby tak nie zanudzać, no to, bo już się chyba za bardzo rozgadałem, to tylko chcę powiedzieć na koniec. Jeżeli ktoś wierzy, że jestem ruskim agentem, no to mu gratuluję, bo w tym momencie wcale się nie dziwię, że zakłada sobie coś na twarz, atrybut dzisiejszych czasów, żeby się podduszać i żeby na jesieni wyhodować wreszcie tego swoją upragnioną grypę, którą przepowiedział minister jeden z drugim, więc myślę, że tak się właśnie skończy ta cała historia. Oczywiście mówię to bez satysfakcji, bo mieć rację, gdzie po prostu mówi się jak jest i nie być wysłuchanym absolutnie, no to cóż, trudno. Wiem jedno, prawda jest lokatą, ona kiedyś się otworzy i być może coś się stanie takiego, że ludzie zaczną wreszcie pojmować rzeczywistość. Jeżeli nie zaczną pojmować, no to cóż, świat i w ogóle historia pokazuje, że różnego rodzaju już konflikty były. Mieliśmy pierwszą wojnę światową, gdzie był Holokaust Słowian, druga wojna światowa, Holokaust Słowian i innych narodów. Wszystko, żeby dzielić, żeby tylko po prostu religijnie robić. Mało tego, widać dzisiaj, że Watykan i jego pachołki w kościołach słuchają i działają razem z tym całym głównym nurtem, idąc tym, prowadząc te wszystkie owieczki na zatracenie. No cóż, no, ciężko kwestionować tutaj Watykan, bo przecież to papież sam błogosławi tego COVID-a, żeby z tego wyjść. No ale niestety COVID jako sam w sobie, można powiedzieć, no to tak jak każda bakteria, tak jak katar, tak jak każda grypa, no można przechodzić bardziej lub mniej, ale to nie jest żadna pandemia, bo trup nie ściele się gęsto, a to co zrobiono w Chinach, to były tylko ćwiczenia. No ale cóż, dużo by tu mówić. Argumenty i tak nie trafią, bo no przecież telewizja jest od tego, żeby tam argumenty słuchać, a nie jakiegoś gościa, który no faktem jest magistrem inżynierem, no ale on jest jakimś od teorii spiskowych i tak dalej. No a to, że poczytać można o nim na całym świecie, no to cóż, no wypadek przy pracy, prawda? No, Wyborcza napisała sobie o mnie, a potem cały świat się rozpisał, że jestem, no wypadek przy pracy. No tak samo uważam, wypadek przy pracy. W Chinach był COVID, no to poszło to na cały świat, wypadek przy pracy. To nie ma przypadków, proszę Państwa, nie ma przypadków. Dobrze, na tym już będę kończył swój wywód. Bardzo bym chciał, żeby to było udostępniane dalej, żeby to poszło w inne też media, na VK może ktoś ma tam czas. Trzeba to wszystko mówić, bo mam nadzieję, że jednak ta lokata urośnie i świadomość wreszcie nastąpi jakaś, bo niestety można... No, twierdzę i stawiam taką tezę, że mamy tylko dwa wyjścia. Albo idziemy w kierunku wiedzy i żyjemy dalej, albo idziemy w kierunku niewiedzy i wybraliśmy jakąś dziwną formę kontroli lub śmierci ze względu na to, że pan Bill Gates pokazał już, dał świadectwo tym, czym jest, co robi i jakim jest siewcą śmierci. A dr Mengele dzisiaj jest patronem właściwie wszystkich największych koncernów, bo po prostu leczenie już przestało działać jako leczenie, tylko jako biznes. A tam, gdzie się zaczyna biznes, o leczeniu już mowy nie ma. Chcę powiedzieć tylko jedno Wam, że dziękuję Stwórcy, że żyję, z racji tego, że w zeszłym roku nasz NFZ dał mi kartę Dilo i proszę sobie wyobrazić, że ja leczyłem się czymś innym, czymś, co mi polecili przyjaciele Sejmu Śląskiego Królestwa Polskiego,
To jest właśnie brać górnicza, która ma swoje technologie na właśnie na spalanie węgla bez smogu, na to, żeby nam lepiej rosły uprawy rolnicze i na to, żebyśmy sobie po prostu mogli się leczyć danymi suplementami. Ja to cały czas zażywałem. No i okazało się, że po przyjściu i po zrobieniu wielkiego, że tak powiem, zabiegu, który miał doprowadzić do nakłucia guza, okazało się, że nie ma co nakłuwać. Nakuli sobie bez mojej zgody, ale oczywiście musieli coś zrobić, węzły chłonne, które pokazały, że no jestem zdrowy i nie ma sprawy żadnej. Więc ja po prostu bardzo się cieszę, że jestem wśród żywych, że mogę do Was coś powiedzieć i myślę, że to nie był też przypadek, że żyję, że jest fajnie i że mogę o tym mówić. Wszystkich tych, którzy mnie cokolwiek wsparli na tej zrzutce, pomagam, bardzo dziękuję. Nie udało się zebrać środków na to, żeby wydać tomik wierszy, bo mi się jakoś tak ostatnio wszystko coś rymuje fajnie i czasami coś tam tworzę. Niektórym się to podoba. No więc ta kasa dalej jest, jak ja tam napisałem i deklaruję, za wskazanie kogoś, kto jest chory na COVID. Chętnie przyjadę, odwiedzę, zrobię wywiad, nie wiem, cokolwiek, jeżeli oczywiście będzie taka wola takiej osoby. Bo do osób, które zgłaszają się do mnie i mówią, że mają COVID bezobjawowy, no to ja mówię, że mam też COVID bezobjawowy, więc nie ma o czym gadać. Na tym kończę. Życzę wszystkim miłej niedzieli i mam nadzieję, że się ciekawie tego słuchało, bo nie wiem, ja to tak po prostu mówię ze spaceru w lesie, bo trzeba się zrelaksować. Natura to podstawa i trzeba pooddychać pełną piersią wśród wariatów, którzy po prostu, albo wśród nie wariatów, bo to nie są wariaci, to są ludzie zmanipulowani, którzy nie mają albo swojego zdania, albo po prostu wierzą bardzo w ten cały medialny kocioł. No i są chronicznie chorzy na mediogłowie. Dziękuję ślicznie za uwagę.